My wracamy do obiecanej Państwu rozmowy w Kurierze w samo południe. Ostatnio często mówimy o wyborach europejskich i o Unii Europejskiej, ale nie może być inaczej. 13 dni zostało do wyborów. Trochę mniej w kampanii, ale w tym wypadku akurat kampania jako taka nas nie interesuje. Interesuje nas Unia Europejska jako idea, ale także jako projekt polityczny, a może i, ale także ekonomiczny. W studio profesor Stanisław Gebhardt, współpracownik, chociaż pan profesor pewnie zaraz się obruszy, że współpracownikiem nie był, ale osoba, która współpracowała z Robertem Schumanem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Chociaż zaraz będzie adnotacja, że ta współpraca wcale nie była tak bliska, jak wszyscy opowiadają. No, bliska to znaczy, uważano, że współpraca dla mnie to jest widzieć się z kimś co drugi dzień przynajmniej i opracowywać wszystko. Nie, moje spotkania z Robertem Schumanem były może dość częste, ale dotyczyły zawsze jakichś problemów społeczno-politycznych czy wprost politycznych, międzynarodowych, których ja jeszcze wówczas, prawda, reprezentowałem z jednej strony grupę emigracyjną, grupę młodzieży chrześcijańsko-społecznej, a z drugiej strony z tego tytułu byłem reprezentantem Polski w międzynarodowej europejskiej organizacji młodzieży chrześcijańsko-demokratycznej i tam z różny zbieg okoliczności moim zdaniem zajmowałem różne stanowiska kierownicze w tej międzynarodowej europejskiej organizacji młodzieży. Kiedy teraz pan profesor patrzy się na Unię Europejską, nad to przed jakimi wyborami stoi, bo to nie tylko my będziemy wybierać europosłów, ale to jest też być może, przynajmniej wiele osób o tym mówi, wielu polityków, wielu myślicieli, to jest jakiś moment przełomowy dla Unii Europejskiej. Kiedy pan profesor obserwuje obecny stan, to on odwzorowuje to, o czym marzył, o czym myślał, co planował Robert Schuman? Czy jest to projekt, który daleko odszedł od tych założeń ojców, którzy tworzyli Unię Europejską? Otóż, zaczynając od końca tego, co pan redaktor powiedział, niewątpliwie w tej chwili Europa, to znaczy Europa, Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej odeszły w różny sposób od tych pierwszych założeń tak zwanych ojców Europy, to znaczy Schumana, De Gasperiego z Włoch i Adenauera z Niemiec. I jest oczywiście w tej chwili brak tych ideałów, o które brak tych żywych ideałów, że tak powiem, tych, o które były przedstawione przy powstawaniu instytucji współpracy europejskiej. I tutaj myślę, że to poszukiwanie powrotu do tych ideałów jest odczuwalne. I nie tylko jest odczuwalne jako mechaniczne jakieś rozwiązania, czy powrót do rozwiązania, podobnie jak to było tych 40-50 lat temu, ale jest również poszukiwanie, jakiś brak jakiejś idei, jakiejś duchowego oparcia. Ja dla chrześcijan to jest dość oczywiste i łatwe, ale dla ludzi niewierzących, czy ludzi innych przekonań, potrzebna jest myśl, powrót do tego, o czym ja osobiście obecnie jestem bardzo zaangażowany, mianowicie do przybliżenia uniwersalnych wartości chrześcijańsko-społecznych. Wartości, których pan nie może zmienić. To nie są wartości, które można polepszyć, pogorszyć. Nie można. One są. Natomiast co my możemy zmienić i co się zmienia, to jest sposób wprowadzania tych wartości w życie, rozwiązań, które mają jako układ odniesienia
te wartości chrześcijańsko-społeczne. Kiedy tworzyła się Unia Europejska, kiedy tworzyły się zręby współczesnego tworu organizacji między i trochę ponadnarodowej, wtedy religia była w centrum, wtedy kiedy Schuman spotykał się z Adenauerem, robili to w świątyniach, najczęściej w kolonii najbardziej znane spotkanie. Kiedy świętowaliśmy kolejną rocznicę tych spotkań, to Angela Merkel i Emmanuel Macron stali przed świątynią, już do kościoła nie weszli. To był dość wyraźny symbol, że tego fundamentu chrześcijańskiego w obecnej Unii w zasadzie już nie ma. Tak, niewątpliwie. Ale Bremana, początkowe, jeszcze trzeba tylko dla uczciwości dodać, że przecież Europa była szalenie zniszczona. I wobec tego kościoły bardzo często były jakoś, ostały się w dużej mierze temu zniszczeniu z różnych powodów. I często te spotkania polityczne, nie tylko chrześcijańsko-demokratyczne, czy katolickie, czy jakieś, ale w ogóle spotkania społeczno-polityczne odbywały się w kościołach jako o miejscu, gdzie z jednej strony było miejsce po prostu fizyczne, a z drugiej strony przychylność środowiska katolickiego do jakiejś współpracy międzynarodowej, bliskiej, prawda, która się wydawała koniecznością. I tutaj trzeba pamiętać o tym, co było tym elementem Schumana i innych tych panów właśnie, o których wspomniałem. Mianowicie, że jest Europa zniszczona, powodowała różnymi katastrofalnymi zachowaniami się armii okupacyjnych i broniących tych swojej sytuacji ludzie we Francji, w Polsce, w innych, że ilość zbrodni, przestępstw, jakichś więzień przecież, te obozy koncentracyjne, ci niewolnicy, że tak powiem, te szkielety wychodziły z więzień i były widoczne, że to byli ludzie, że to nie byli ludzie, to było jakieś postacie z muzeum patologicznego, z muzeum jakiegoś medycznego. Wszystko było okropne. To było 5 lat po wojnie. Wszystko było żywe jeszcze. Wobec tego, ale życie w stałej nienawiści, poszukiwaniu metod rewanżu, jakiegoś zemsty, czegoś takiego, no nie było, nie rokowało możliwości rozwoju Europy, czy nawet poszczególnych krajów. Kiedy teraz projekt europejski znajduje się w ogniu krytyki, no to decydenci, którzy popierają obecny kształt Unii Europejskiej, mówią, ta instytucja, ten model dał nam 60 lat więcej, 70 lat bez wojny na kontynencie. Okres być może w historii Europy niewidziany od czasów rzymskich. I to jest wartość, nie zatraćmy jej. Niewątpliwie, tu nie można tego dyskutować, to jest fakt historyczny, że przez te 60 lat z punktu widzenia wojny, konfliktów zbrojnych jakichś, nie było. I niewątpliwie to jest osiągnięcie poza dyskusją. Natomiast to jest bardzo mało, bo brak konfliktu zbrojnego nie oznacza, że ludzie mogą jeść po prostu. Może jedni na pewno mogą jeść, że tak powiem, jeść lepiej, a inni w ogóle nie mogą jeść. Więc te 60 lat pod tym względem nie osiągnęły celu. Celu, który stawiali sobie ci ojcowie, tak zwani Unii Europejskiej, czy Wspólnoty Europejskiej, powiedzmy sobie, bo my mówimy o Unii dzisiaj, ale wówczas mówiło się o współpracy, o wspólnocie krajów, prawda? Ja pamiętam, jako krzyczeliśmy, jako młodzi ludzie tam na uniwersytecie, prawda, stworzyliśmy różne takie akcje.
no, wspólnota, wspólnota z krajami, jak tych Szwabów wprowadzić, to myśmy Polacy tak mówili, jak tych Szwabów wprowadzić tam, żeby się uspokoili, żeby zobaczyli, co to znaczy żyć z innymi w zgodzie. No, żeby normalnie zacząć życie i budować razem. Dlaczego? Właśnie, żeby żyć lepiej. Żeby każdemu się mogło, były szanse powodzenia lepiej, żeby uniknąć druga rzecz, która może to chrześcijańskich demokratów bardziej interesowało, na pewno bardziej niż socjalistów. Socjaliści krzyczeli, ale walka klas, która była jeszcze, jakieś tego rodzaju slogany, utrudniały rozwój. A u chrześcijańskich demokratów nie było tych walki klas żadnej. Prawda? Było dla wszystkich. Zaryzykuję tezę, że jeżeli dobrze pana profesora zrozumiałem w tych wypowiedziach, że obecna Unia Europejska no, nie odwzorowuje tego, jak chciałby, żeby kontynent wyglądał i Robert Schuman, i de Gasperi, i Adenauer. To jest teza prawdziwa, czy teza nieprawdziwa? Nie, tak, w jakiś sposób tak powiedziałem, ale powiedziałem też jedną rzecz, nie wiem, czy dobrze byłem zrozumiany. To nie chodziło o żadne równanie dochodów, nie chodziło o jakieś charytatywne akcje, prawda, pomocowe, że tak powiem, rekompensowanie, ktoś mało zarabia, że też chodzi o system, żeby ci, którzy pracują, żeby się czuli, że oni pracują dla siebie, że oni mają wpływ na decyzje, które się podejmuje, że jak budują nawet, nie wiem, ktoś na bardzo małym stanowisku w jakiejś instytucji, że on wie, że jak on to robi, to właściwie ta instytucja może się polepszać w sytuacji, on może więcej zarabiać, mieć większe możliwości rozwoju. I tego brakuje. Ten rozwój wskoczył na zasadzie właściwie, to nie są zasady, wczoraj słyszałem, zasady liberalne, kapitalistyczne, takie dobre właśnie, nie. Nam chodziło po prostu o, i chodzi, mi się zdaje, ludziom, o tej inspiracji chrześcijańsko-społecznej, możliwości, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że oni pracując, biorąc w pewien sposób udział, biorą w pewną część odpowiedzialności, która jest wynagrodzana proporcjonalnie do ich wkładu. I że wobec tego wyzysku nie ma, dlatego, bo oni mają wpływ na decyzje w jakiś sposób. W studio Kuriera Samopołudnie profesor Stanisław Gebhardt, jednak będę się upierał, współpracownik Roberta Schumana, z pana unikalnego doświadczenia, bo pan obserwował proces europejski od kolebki aż do stanu dzisiejszego. No tak, prawda. Cały ten proces miał pan naocznie, jak on się tworzył. W którym momencie pana zdaniem on poszedł nie do końca w tą stronę, którą powinien pójść? W którym momenty sprawiły, że ta Unia nie jest Unią naszych marzeń? Czy pańskich, profesora, marzeń? To jest takie powiedzenie, pytanie tam o 100 tysięcy dolarów, coś takiego nazywane. Tego typu pytanie mi pan zadał. Ale ja już odchodząc właściwie, byłem zapraszany na jakieś sympozja młodzieżowe, już nie byłem, ale jako były sekretarz generalny tej światowej międzynarodówki, więc tam mnie zapraszano od czasu. I myślę, że w jakiś końcu 60. lat, początek 70., to jest ten okres, kiedy powstawała Rada Parlamentarna przy takiej właśnie Radzie Parlamentarnej Wspólnoty Gospodarczej Europejskiej. To nie był parlament wybierany, ale delegowany. Delegowani parlament i rząd poszczególnych tych sześciu krajów. Ponieważ do tej Unii Europejskiej tak w 61 latach przyszły państwa skandynawskie i Wielka Brytania.
I wobec tego przyszły partie konserwatywne, które stanowiły z partiami chrześcijańsko-demokratycznymi dużą, największą organizację w tym zespole Rady Parlamentarnej, to się nazywało tak. I tutaj pragmatyczny problem, który Niemcy głównie lansowali, ale to brutalnie zupełnie, że konserwatyści właściwie są chrześcijańscy demokraci. Ja osobiście się tym absolutnie sprzeciwiałem. Mimo, że mieszkałem w Anglii, prawda, od 1948 roku, czy nie, 1947 nawet. Byłem uchodźcą z papierami w Anglii wystawionymi. I uważano mnie za Anglika. Nie byłem, ani nie miałem nigdy obywatelstwa brytyjskiego. Więc byli zdziwieni. Ja tłumaczyłem, że partia konserwatywna może być bardzo szanowna, ale nie jest chrześcijańsko-demokratyczna, że tam nie ma ideologii żadnej. Że to jest partia pragmatyczna, oparta na pewnych założeniach swojego kraju, pewnych przyzwyczajeniach, pewnej tradycji. I pewnie też interesów określonych grup społecznych. Tak jest, tak, całkowicie. Tak zupełnie. I co nie pasuje. Co się zresztą skończyło później, bo nie wystąpili z tej grupy. Tak, historia integracji Wielkiej Brytanii z wspólnotą Unią jest długa i jeszcze się nie skończyła. Tak. Natomiast chodziło o to, że jakoś trzeba nazwać tą grupę w Parlamencie Europejskim. Chrześcijańscy demokraci, to jest mała. Oni tak twierdzili, że trzeba tych konserwatystów ciągle. Wobec tego ówczesny sekretarz generalny chadecji włoskiej, Arnaldo Forlani, się nazywał Forlani, wymyślił nazwę Partito Popolare Europeo. Dlaczego Partito Popolare? Bo była Partito Popolare Italiana przed pierwszą wojną światową, prawda? Tego Don Luigi Sturzo, prawda, to wszystko. Wobec tego on to przetłumaczył na europejskie i to wszyscy się klasnęli. A on myślał, że to rozwiąże. To było bardzo złe. Z punktu widzenia rozwiązania takiego niby szybkiego, racjonalnego, okej. Okay. Ale to było złe, to co mamy widoczne. To później się skończyło tym, że w Parlamencie Europejskim tą grupę, wie pan, nazywano po francusku zresztą, bo francuski tam był dość, w tej grupie był dość tego pubel, to znaczy kosz na śmieci, że tam wszyscy są w tym kosz na śmieci, pubel. Więc ten pubel bardzo źle się skończył do dziś dnia. Tam ma pan, tam nie ma jednej linii, jest tendencja niemiecka. Niektórzy Skandynawię popierają, jest bardzo jasna. I to determinuje wszystko. A sam wpływ Niemiec na integrację europejską, mieliśmy zjednoczenie, po zjednoczeniu mamy kraj ponad 80 milionowy, który w ciągu tych 30 lat w zasadzie wziął Unię Europejską w jaser, przekształcił ją... Finansowo w dużej mierze ma duży wpływ. Nie bym powiedział, że całkowicie w jaser, bo to już byłoby może za dużo, ale ma zasadniczy wpływ. Poza tym wszystkie inne grupy są grupami małymi. Właściwie we wszystkich krajach, które te przedstawicielstwa, które należą do tej partii ludowej, europejskiej, są małe partie złożone, prawda, że tam na przykład w jakimś kraju są trzy organizacje, wszystkie trzy należą w tej europejskiej grupie parlamentarnej. No i to oczywiście osłabia jakąś jednolitą linię, co było najlepiej widoczne przy wyborze Tuska, który sam w sobie, pomijam wszystkie sympatie, antypatie, które możemy mieć, ale
jest skandalem, jeżeli chodzi o parlamentaryzm i normalne, demokratyczne wybory w systemie międzynarodowym. Jeżeli w takiej organizacji jak Unia Europejska decydują kraje poszczególne w ostatecznej instancji, to prezesa czy prezydenta rady tej organizacji nie można wybierać wbrew organizacji narodowej. Tusk nie reprezentował Niemców, reprezentował Polskę. Był Polakiem. W zasadzie pewnie dalej uważa się za Polaka. Jest. Obywatelstwa się nie zrzekł. Był uważany, że jest dezygnowany, przedstawiony przez Polskę. Nie był przedstawiony. Jest kandydatem, jak się mówi, niemiecko-maltańskim. Odwrotnie, w oporze polskiego rządu. Wobec czego to jest, ja wczoraj był rządu polskiego delegat Sojusz Wolski, był na tym spotkaniu, na którym ja mu to przypomniałem. I on się śmiał trochę, ale tak przez zęby, bo rząd polski dzisiaj i polski przedstawiciel powinien powiedzieć, tak, pan Tusk jest wybrany, ale on nie reprezentuje rządu polskiego, ani polskich interesów. Nie jest Polakiem. I teraz nie, do czego wracam? Ja mówię o Jasyrze, bo tak ja jest. Nie uciekłem od tematu. Otóż tu ma pan właśnie pokazanie, że te wszystkie małe kraje głosowały za Tuskiem. Dlaczego? Bo im było obojętne. Ale tu Niemcy mówili, my chcemy, żeby on był, to wam będzie wszystko dobrze. No to szkodzi. To ja wejdę na sekundę w szczegóły, potem jeszcze może na koniec rozmowy z tych szczegółów wyjdziemy, bo jest taka teza, że wzmacniajmy Komisję Europejską, wzmacniajmy urzędników brukselskich, bo to jest najlepsza broń na antagonizmy i na egoizmy narodowe. Jeżeli chcemy, żeby Berlin nie dyktował, kto ma być szefem Rady Europejskiej, stwórzmy silny Europarlament i silną Komisję Europejską. I to będzie ta broń na moc Niemiec. To jest teza, która się sprawdzi w tej instytucji, jak jest Unia Europejska, czy to jest broń, która, czy to jest pomysł, który będzie odwrotnie skutkował, będzie skutkował jej rozpadem. Jest właściwie, to za tym stoi, jaka myśl, ja już tego nie chcę być złośliwy, nie będę mówił, natomiast w konsekwencji to jest zła myśl. W dzisiejszej sytuacji nie ma w ogóle dyskusji z trzech powodów. Pierwszy, Rada Europejska przedstawia interesy narodowe wyłącznie. Kraje poszczególne. Wobec tego no nie może być zakneblowana. Musi być platformą, gdzie się usłyszy postawy wszystkich krajów. I jak się nie można dojść do porozumienia jakiegoś, no to nie można rozwiązywać problemu. Ale po to istnieje Platforma Europejska, żeby można się porozumiewać. Takie zebrania można przygotować różnymi spotkaniami z ekspertów najrozmaitszych. Ale tutaj obcinanie, kneblowanie tego pierwszego instytucji jest ogromnym błędem, jest antydemokratycznym. Tutaj mam całkowitą jasność. Nie można zamykać buzi krajom. Można ograniczyć sposób mówienia, daj rozmawiać, ale samej instytucji nie. Jedno, drugie, parlament. No parlament jest potrzebny. Jest jedna rzecz, która jest ważna u nas specjalnie. Ja tu próbowałem to przekonać moich przyjaciół, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, że parlamentarzyści europejscy, nasi, każdego narodu, są poddani tej pewnej procedurze parlamentarnej, którą muszą zrozumieć, że oni nie wyskakują tak jak w polskim parlamencie wprost, tylko że mają swoje grupy międzynarodowe, co najmniej z 5 krajów, prawda, takie są jakieś. I oni tam pierwsze
mylenie pomysłu. I drugie, no trzeba te pomysły przedstawiać, trzeba je uzasadniać, trzeba przekonać. I myślę, że ten parlament, który jest dobrze teoretycznie założony, ale pracuje słabo, on powinien być żywszy. Ci ludzie powinni być bardziej zainteresowani problemami europejskimi jako funkcji interesów narodowych. Bo oni w tym parlamencie oczywiście chcą dobra wspólnego, ale oni coś reprezentują, oni swoje jakieś interesy reprezentują. Wobec tego pierwsze te interesy w tej swojej grupie muszą jakoś dogrywać, a z drugiej strony no muszą oni grać, wiedząc, co rozmawiają, nie będą rozmawiali o jakichś problemach smogu na Śląsku, prawda? Ważne bardzo, ale to jest jeden z rzeczy ogólnych tych, które trzeba oczywiście rozpychać, bo to może być związane z tym smogiem w innych krajach i tak dalej, i tak dalej. Już ja zaraz kończę. I proszę pana, wobec czego parlament dla mnie jest instytucją kuźnią pomysłów, wymiany z ograniczoną, oczywiście pewną, ograniczoną konsekwencją decyzji przez Radę Europejską, przez kraje, które jest ostatnim instancją. I trzecie pytanie, no ja, pan chce przerwać, proszę bardzo. Ja chcę przerwać, bo powoli czas jest no nieubłagany, a jeszcze chciałem się rozgadałem. A jeszcze chciałem się dopytać tak publicystycznie na koniec, gdyby pan profesor miał postawić trzy pytania, na które powinni wszyscy liderzy istotnych komitetów startujących w Polsce i w Europie w tych wyborach odpowiedzieć. Trzy, jedno, dwie, ile panu profesorowi jest w głowie pytań o czym istotnych dla tych wyborów europejskich. Postawić te pytania. Tak. O czym są te wybory? Tak co naprawdę powinni decydować w tej chwili? Gdyby tu siedział Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna albo Matteo Salvini, pan Emmanuel Macron, to na jakie pytania powinni odpowiedzieć? Mhm. Tak, no. Pierwsze pytanie. Czy zgadzają się na konieczność podtrzymania pozycji Unii, Rady Europejskiej i ułatwienia pracy Rady Europejskiej, żeby przedstawiciele narodowi, którzy zaczynają dyskusję, byli przygotowani, żeby wiedzieli, znali temat, elementy, żeby znali Unii Europejskiej. To jest jedno. Drugie, żeby zmniejszyć biurokrację. Że ta biurokracja w większości spraw jest niepotrzebna, po prostu niepotrzebna, że budowanie na każdą rzecz komisji z wielką, całą aparaturą, którą się tworzy, jest szkodliwe. Nieszkodliwe jest wydatkiem niepotrzebnym, który nic nie rozwiązuje. Natomiast zrobienie cięższych, że tak powiem, międzynarodowych, z krajów, które są zainteresowane problemem, a nie wszystkich. Zainteresowane do przygotowywania elementu, czy dla parlamentu, czy dla parlamentarzystów, czy dla Rady Europejskiej poprzez poszczególne kraje. Ale ten system musi być uproszczony. Oczywiście są trudnością języki. Jest absolutnie konieczne podtrzymanie zmniejszenia do trzech, maksymalnie czterech języków urzędowych, że tak powiem. Podtrzymanie do 28 bardzo dobrze. Ale robocze dyskusje tych poszczególnych komitetów. No, jeżeli no przychodzą jacyś specjaliści, którzy nie znają niczego poza łotewskim, doskonale, to trzeba tu zrobić, pewna elastyczność. To jest druga rzecz. I z tym właśnie tej drugiej rzeczy wiąże się ta kolosalna biurokracja, która wielu jest niepotrzebna, ogromne wydatki nie dla krajów, nie dla rozwoju, tylko dla wewnętrznych spraw, no tego kolosalnego aparatu.
kolosalny Goebbels. Tak samo aparat tłumaczeń jest bardzo, bardzo z konieczności rozbudowany. Ale jeżeli się zmniejszy ilość tych języków jako roboczych języków, to była druga rzecz. I trzecie pytanie. No, moim zdaniem kluczowe. No, trzeba zobaczyć, jaka jest wspólna polityka międzynarodowa Unii Europejskiej. Co się łączy ze sprawami gospodarczymi i sprawami politycznymi. Sprawy gospodarcze, mi się zdaje, są determinujące, jeżeli chodzi o handel na przykład. No, jak my chcemy wywrzeć presję na Rosję i równocześnie robimy tak zwane sankcje, ale równocześnie Niemcy czy Francja mają kolosalne wymiany gospodarcze z Rosją. No wie pan, są większe na przykład niż z Polską o wiele, prawda? No, Rosjanie z tego żyją. I tu trzeba coś wybrać, albo... No wie pan, to jest klucz, jedna z decyzji o pierwszej Unii Europejskiej, tej wspólnoty, nie Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej krajów. Zresztą w słowniku Szumana naród był w centrum, a teraz zdaje się, że nurty, które kiedyś chciały narody zlikwidować na rzecz narodu europejskiego, znowu są w ofensywie, bo był taki moment po odrzuceniu projektu Konstytucji Europejskiej najpierw we Francji, potem w Holandii, że wydawało się, że ten federalizm już jest przeszłością, teraz podobno znowu jest całkiem modny w Brukseli i w Strasburgu. Profesor Stanisław Gebhardt był państwa gościem w Kurierze w samo południe. Dziękuję bardzo za wizytę, panie profesorze. Tak, ja bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście czas mija, ale minął. Nie, jeszcze 30 sekund. Ja jedną taką anegdotkę właściwie, ale żywą, muszę państwu powiedzieć. 6 października 56 byłem jednym z przedstawicieli młodzieży, uchodźczej młodzieży polskiej, chrześcijańsko-demokratycznej w międzynarodówce, miałem jakieś tam stanowisko i mój przyjaciel zabrał mnie z wizytą do Roberta Schumana do domu w Paryżu. To było 6 października 56. Bardzo sympatycznie, bardzo skromnie. I na moje pytanie, co zrobią partie, rządy Europy na Rosji, na presję wobec października, że tu trzeba doprowadzić do demokratyzacji systemu, do otworzenia pewnych więzień, jeszcze niektórych, prawda? W Polsce Węgry gotowały się wtedy. I po krótkiej rozmowie, cała rozmowa trwała z godzinę, Rumar poważną miną powiedział: nic. Ja się na niego patrzę. Europejczycy dzisiaj nic nie zrobią. Ja mówię, no to że Amerykanie, no proszę pana, Eisenhower ma wybory za parę tygodni, za parę dni, nic nie zrobi, a delegat demokratyczny Stephenson też już powiedział, że nic nie zrobi. Nic. Ja tam nie wiem, co było, wyszedłem zbulwersowany. I wtedy zrozumiałem, że Schuman był uczciwy. On realistycznie powiedział, bo później, następnego dnia, tam jak widzieliśmy się, on powiedział, co trzeba zrobić dla tych uchodźców polskich, tam tego, że tam coś trzeba popchnąć, więc widziałem, że on jest zainteresowany aktywnie. Ale on na moje pytanie, co politycznie się uda zrobić, powiedział, nie, nic nie zrobią. Są zajęci swoimi problemami. I tutaj, proszę pana, na dzisiaj mówią się, jacy Niemcy kochają tą Unię Europejską, prawda, i ta platforma taki wspaniały, ten bardzo wiele uprzejmości, klepanie po ramieniu, Polacy wychodzą szczęśliwi, no widzicie, jak nas szanują i tak dalej, coś zrobili, nic, napisali artykuły antypolskie. To na koniec chciałem zwrócić uwagę. Realizm, uczciwość
sympatia, ale nie udawanie sympatii, jak to się dzieje często dzisiaj. To prawda. Realizm i szczerość to być może dwie kwestie, które są w sporym deficycie, nie tylko w polityce europejskiej, ale także w polityce polskiej. Profesor Stanisław Gebhardt był gościem Kuriera Samo Południe. Najwyższy czas kończymy, a teraz płyta tygodnia prosto z Irlandii, z Dublina.